Witamy Państwa. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek Szczyrba, autor książki Punkt Lagrange'a, książki wydanej nakładem wydawnictwa podziemnego. Ja nazywam się Dariusz Rąka, jestem wydawcą i redaktorem wydawnictwa podziemnego. Książka Jacka to powieść sensacyjno-polityczna. Osobiście najbardziej podkreślałbym jej aspekt polityczny, ponieważ jak się zdaje, to właśnie ten aspekt w największej mierze przykuwa uwagę czytelników. Jeden z nich, notabene pierwszy recenzent książki Jacka, który ocenił książkę bardzo wysoko, przyznając jej maksymalną ilość punktów plus jeszcze dodatkowy jakiś element za szczególne walory. Podkreślał oczywiście walory fabularne powieści, ale zwrócił także uwagę na aspekt polityczny i uznał, mimo że sam nie jest zaangażowany w żaden sposób, powiedzmy, w działanie, czy nie interesuje się polityką, uznał, że treści polityczne zawarte w powieści są na tyle interesujące, że zdecydowanie przykuwają uwagę czytelników i przede wszystkim skłaniają do refleksji. Inna czytelniczka, podkreślając znowu jakby aspekt polityczny powieści, napisała, że po raz pierwszy spotyka się z tego typu ujęciem rzeczywistości politycznej, ale że jednocześnie to ujęcie jakby nie wprowadza czytelniczki w jakiś szczególny dyskomfort. Wręcz przeciwnie, wydaje się jej ujęciem nieirytującym, czyli z takim, z którym przynajmniej można dyskutować, a być może można także przyjąć jako własny punkt widzenia. Więc to jest jakby ten aspekt, aspekt polityczny. Nieprzystawalność powieściowego przekazu do niby rzeczywistości politycznej, czy pseudo-rzeczywistości politycznej, tego niby państwa, które my pod ziemią nazywamy po prostu staromodnie PRL-em. Nieprzystawalność pseudo-rzeczywistości do tego, czym czytelnik na co dzień jest karmiony za pośrednictwem środków masowego rażenia. I to przez dobrych ostatnich 30 lat. Ale są także czytelnicy, którzy zdecydowanie nie interesują się polityką, natomiast bardzo chętnie podkreślają szczególne walory fabularne, wręcz mówi się o walorach filmowych punktu Lagrange'a. Dlatego, Jacku, chciałem zadać pierwsze pytanie. Jak to jest? Czy fabuła jest pretekstem do wypowiedzenia twojego osobistego politycznego credo, czy odwrotnie, to polityka jest jedynie tłem dla wątków sensacyjnych czy sensacyjno-szpiegowskich pomieszczonych w powieści? No tak, ja użyłem fabuły jako narzędzia do tego, żeby przedstawić pewne zjawiska polityczne, które nie są zauważane w takim szerszym kręgu obserwatorów życia publicznego. A wydaje mi się, że są bardzo interesujące. I zastanawiałem się długi czas, w jaki sposób przykuć uwagę, w jaki sposób można by było te treści przekazać, tak, żeby one nie przynudzały. Nie przynudzały, żeby nie były odrzucone. Nawet dla ludzi, którzy nie interesują się jakimiś zawiłościami polityki międzynarodowej, światowej. I wymyśliłem sobie właśnie taką formę powieści sensacyjno-szpiegowskiej,
z elementami kinematografii, kinematografii międzynarodowej. No, tak, to się zgadza, bo rzeczywiście to, co mówią czytelnicy, to jest, mogę zapewnić jako jeden z pierwszych czytelników powieści, że te walory, powiedzmy, czy te wątki wręcz filmowe są absolutnie dostrzegalne na pierwszy rzut oka i wręcz no, skłaniają do takiej refleksji, że to jest po prostu jakby gotowy, czy prawie gotowy scenariusz filmowy. Nie, no tak, ja tą powieść planując, wymyślając ją sobie... Zakładałeś, że to będzie film? Nie. Nie jestem aż tak oderwany od rzeczywistości, ale ten element filmowy, element scenariusza filmowego na początku mi się gdzieś tam w głowie pojawiał. I myślałem obrazami filmowymi, myślałem ujęciami i takimi kliszami z filmów, klasycznych filmów policyjnych, czarnego kryminału, filmów szpiegowskich. To myślę wynika z faktu, że ja się wychowywałem na kinie sensacyjnym lat 60., 70. i takie obrazy jak Bullitt czy... No właśnie, tak mi przyszło do głowy Bullitt. Bullitt to pewnie jest jakiś, nie wiem, 69., 70. No, koniec lat 60., tak. Miałeś sposobność oglądania tych filmów w kinie, czy na kasetach wideo, bo raczej twoja metryka nie wskazuje na to, że... Nie, w kinie... Że bywałeś na premierach. Nie, w kinie nie, oczywiście nie było mnie wtedy na świecie. Kiedy te filmy były wyświetlane w kinach, chyba że w Iluzjonie Filmoteki Narodowej, ale to trochę inna historia. Nie, ja to oglądałem w telewizji przede wszystkim. To pierwszy raz Bullitta widziałem, bo ja wiem, to był przełom lat 70. i 80., miałem niecałe 10 lat. Te obrazy, no Bullitt to jest tylko przykład, bo to cała masa tytułów, Znikający punkt. No także taki raczej unikat, pamiętam, gdzieś tam puszczałem tak. Bardzo późno w nocy, żeby tak, było, że za wiele osób miał obejrzało. Tak, w kinie nocnym. Potem czarne kryminały Pierre'a Melville'a, francuskie z Alanem Chandler. Chandler też, chociaż Chandler nie miał najlepszego szczęścia do ekranizacji. No był taki, to zdaje się, Żegnaj Laleczko z Robertem Mitchumem, o ile dobrze pamiętam. Chyba jedna z lepszych ekranizacji. Chociaż klimatem na pewno tak, Chandler na pewno gdzieś tam, duch chandlerowski na pewno gdzieś tam się unosił w momencie, kiedy pisałem tą powieść. Bardzo dla Chandlera. Tak, tylko dla orów. To. Pytanie jest tendencyjne. No tak, z podtekstem. No, z podtekstem. Tylko dla orów też pewnie bardziej film niż powieść. Uważam, że film był lepszy niż pierwowzór literacki. No, niezwykły Eastwood między innymi. No Eastwood, ale przecież też Richard Burton. No tak, świetna rola Burtona. Także, no tak, to są tytuły, które bardzo silnie wpłynęły na mój gust filmowy i pewnie w jakiś sposób odcisnęły piętno na tej mojej powieści, bo to się gdzieś tam wiąże z jedno z drugim. Czyli powiedzmy Bullitt i ten słynny pościg samochodowy, który, o ile dobrze pamiętam, trwał około pół godziny. No, długo trwał. Mustang, rocznik 1967-1968, no, tak, nie wiadomo. Tak. Kultowa postać Steve'a McQueena. I to oczywiście rzeczywiście widać, powiedzmy, jakieś inspiracje w powieści. Natomiast wiem doskonale, że jak gdyby, jeżeli chodzi o wątki motoryzacyjne, w której powieści jest sporo, nie wynikają tylko i wyłącznie z
swojego zamiłowania do filmów tego rodzaju, ale mają też jak gdyby inne korzenie. Zgadza się. Zgadza się. Samochody, no takie specyficzne samochody, zawsze odgrywały dużą rolę w moim życiu. Jest to moje hobby, taka specyficzna gałąź motoryzacji. My to w naszym środowisku czasami nazywamy archeologią motoryzacyjną, to znaczy wskrzeszanie starych, umarłych pojazdów, przywracanie ich do życia. I to jest no, treścią działań środowiska. Czyli ten Mustang Steve'a McQueen'a, który jeździł podczas kręcenia Bullita, niedługo zagości w twoim garażu. Bardzo bym sobie tego życzył, tak to ujmę. Rozumiem. No ale tak, motoryzacja i sceny, sceny pościgowe, sceny związane z bardzo wartką akcją są istotnym elementem książki, ale w książce bardzo dużo miejsca poświęcasz także architekturze miasta, czyli konkretnie Warszawie. Tak, Warszawa jest ważnym bohaterem tej powieści, odgrywa w znacznej mierze sporą rolę w fabule. To jest miasto, w którym się wychowałem. Mieszkam w Warszawie od urodzenia i obserwowałem, jak ona się zmienia na przestrzeni ostatnich dekad. Zwłaszcza w kontekście tego, co środki masowej dezinformacji nazywają transformacją ustrojową. Jak to miasto wyglądało przed rokiem 1989. Jest stojący ciągle Pałac Kultury. Tak, to jest bardzo dobry symbol transformacji ustrojowej. Symboliczny. To jest symbol taki, można powiedzieć, już bez komentarza. No i tak, i to miasto było taką inspiracją. Również inspiracją był sposób, w jaki Warszawę opisywali inni autorzy. Mam tutaj na myśli trzy takie pozycje literackie, które na przestrzeni dekad opisywały Warszawę i w których Warszawa była jednym z głównych bohaterów. Pierwszą taką pozycją jest oczywiście Zły Tyrmanda. Powieść, która była bardzo popularna. Tak, tak, tak. I która no, rozgrywa się oczywiście w Warszawie i tam Warszawa ma kluczowe znaczenie dla fabuły. Mhm. Ja zresztą wybierając miejsce akcji fragmentu mojej powieści, tej, która się rozgrywa na ulicy Broniej, miałem w głowie to, że dosłownie kilka przecznic dalej Tyrmand osadził scenę, jedną z końcowych scen swojej powieści i tak mi to gdzieś tam dźwięczało w głowie. Drugą taką pozycją literacką jest powieść, która w oczywisty sposób nawiązuje do Tyrmanda. Nie tylko na płaszczyźnie tytułów, ale również treścią nawiązuje do Złego. To jest oczywiście Dobry Waldemara Łosiaka. Powieść z wielu przyczyn bardzo niezwykła, profetyczna można by powiedzieć, ponieważ autor opisuje w niej proces kształtowania, proces tworzenia czegoś, co w latach 90. zostało nazwane przestępczością zorganizowaną. Napisana była na długo, zanim powiedzmy doszło do tak, tej, nazwijmy to, transformacji tak, ekonomicznej. Tak. Ja na temat powieści Dobry słyszałem bardzo wiele legend. Tak można powiedzieć, że to są legendy, bo to są informacje niepotwierdzone, ale są to
takie plotki, które przedstawiają dosyć dramatyczne losy tej powieści. Ona podobno była napisana w okolicach roku 1984, a wydana była w roku 1990 po raz pierwszy i była ostatnią powieścią, w której według słów autora zaingerował cenzor. To już było, no tak, właśnie na progu tak zwanej transformacji ustrojowej. No i tam były, zdaje się, dosyć dramatyczne losy tej powieści, bo podobno ona została skradziona autorowi przez jakiegoś agenta służby bezpieczeństwa, której nie podobało się to, że autor opisuje proces tworzenia mafii przy udziale oficerów służby bezpieczeństwa. Być może coś jest w tej historii. Rzeczywiście SB brało udział w operacji przeciwko Łysiakowi, to już on by musiał się na ten temat wypowiedzieć. Ja przytaczam po prostu plotki, które słyszałem na ten temat. No, tak czy inaczej, powieść jest absolutnie fascynująca. Jest to kwintesencja takiej właśnie powieści sensacyjno-szpiegowskiej i to zdecydowanie była dla mnie inspiracja przy pisaniu punktu Lagrange'a. Tam Warszawa też u Łysiaka odgrywa. Warszawa i warszawiacy, tak. Tak, to jest bardzo... Zresztą Ty prawdopodobnie znał Warszawę od strony jej mieszkańców. Bardzo dokładnie znał tą, wierchuszkę komunistyczną i znał, powiedzmy, tą Warszawę bazarową, czy tak, powiedzmy młodzieżową, przecież był aktywnym bikinistą, tak, o ile dobrze sobie przypominam. Tak, zgadza się. Co zostało opisane w jego dzienniku. Tak. Dziennik nie został wydany, a ty swój został. Tak. Zresztą chyba nie pretendował do wydania dziennika ze czasów swoich perelowskich. No nie, on tam w tym dzienniku opisywał strach, jaki towarzyszył pisaniu tego właśnie tej książki i pisał, jak to drżało na dźwięk pukania do drzwi, bo nie wiedział, co jest... Ciekawe, czy kojarzył, czy zdał Orwella w tamtym czasie. Mało prawdopodobne, bo w końcu książka pisana w 1954. Orwell po prostu pewnie został wydany w 1951. No a jednak główny bohater Orwella także zaczyna pisać pamiętnik, także kryjąc się przed bardzo dokładnym okiem Wielkiego Brata, więc jest to jakaś analogia, ale prawdopodobnie zupełnie przypadkowa. Pewnie tak, ale być może jest to historia, która powtarza się we wszystkich przypadkach tak zwanych pisarzy kontr, jakkolwiek, tak. No, zdaje się, że i z Bułhakowem było podobnie. I on chyba też pisał do szuflady, bo bał się co wyniknie z tego, jeśli ktoś to doniesie do Polski. Czyli w każdym razie mamy Termanda, mamy... Tak, mamy Łysiaka. Łysiaka. I trzecią taką powieścią, która wpadła mi w ręce już no, grubo po napisaniu punktu Lagrange'a, więc nie można powiedzieć, że jest inspiracją, ale... Jest to ciekawe przemyślenie, to mi daje mi to dużo do myślenia. Mam na myśli tutaj powieść Ślepnąc od świateł Jakuba Żółczyka, która jest, też jest to powieść sensacyjna, też dotyczy mafii, organizacji przestępczej działającej w skali kraju i też Warszawa odgrywa tam kluczową rolę. Uważam, że też jest to kawał dobrej literatury, bardzo, bardzo dobrze się to czyta i dla mnie to też jest dosyć ciekawe doświadczenie, jak współcześni pisarze postrzegają to miasto. Czyli mamy tak, mamy mniej więcej objaśniony twój zamysł, czyli bardziej polityka aniżeli sensacja. Mamy mniej więcej powiedzmy, naszkicowane twoje inspiracje, czy to filmowe, czy to powieściowe. Jeżeli chodzi o ten aspekt fabularny, sensacyjno-szpiegowski, no,
Teraz wypadałoby, powiedzmy, wrócić znowu do polityki i zapytać o to, co, jeżeli chodzi o inspiracje polityczne, co takiego było dla Ciebie kluczowe. No, ja osobiście, jako czytelnik, muszę powiedzieć, że Twoja powieść bardzo wiąże mi się, bardzo mi się silnie kojarzy z powieścią Wołkowa Montaż. Czy czytałeś powieść Montaż zanim przystąpiłeś do swojego projektu, czy? Ja Montaż czytałem w trakcie, to znaczy Montaż był dla mnie taką lekturą obowiązkową, którą musiałem przeczytać i szukałem tej książki dosyć długo, nie było łatwo ją zdobyć, ale w trakcie pisania... Tak, bo zdaje się, że została wydana stosunkowo niedawno, czy... Tak, ona była wydana, nie pamiętam, czy to był rok 99, czy 2000, jakoś tak, a napisana była przez Wołkowa, a w każdym razie wydana bodajże po raz pierwszy w 82 roku. To znaczy, Wołkow wydał ją po raz pierwszy w 82 roku. Z tego, co ja pamiętam, została przetłumaczona i wydana w 86. Zresztą wiąże się z tym pewna śmieszna anegdota, jeżeli chodzi o tłumacza. No, tłumacz, co zresztą przeczytałem u Józefa Darskiego, obawiał się reakcji środowiska, ponieważ książka została, powiedzmy, no, delikatnie mówiąc, napiętnowana i wręcz obowiązywał cichy zakaz kolportowania tej powieści. Tak bardzo, bardzo dobrze wpasowała się w rzeczywistość polityczną połowy lat 80. i tak dziwne skojarzenia ze sobą niosła, że po prostu no, wydawała się niektórym wówczas no, bardzo niebezpieczna. Ale dlaczego mówię o montażu? Dlaczego czytając po raz pierwszy Twoją powieść, akurat przyszedł mi do głowy montaż, ponieważ to właśnie w tej książce Wołkowa zawarte są jak gdyby podstawowe elementy tej strategii, tej powiedzmy taktyki bolszewickiej, która zaowocowała nieco później, a więc po ukazaniu się książki, po jej wydaniu przez Wołkowa w 1982 roku, zaowocowała pierestrojką, Gorbaczowem, wspólnym europejskim domem, a w końcu transformacją ustrojową.